Trochę osób poprosiło mnie, aby zrobić takie ćwiczenie dotyczące lęku związanego z wszystkimi wiadomościami, jakie teraz się szerzą na temat wirusa. Nazwałam to ćwiczenie wirusem paniki, ponieważ ten lęk i panika dosłownie są jak wirus, który zalęga się w naszych umysłach i namnaża się i rozszerza z dość dużą prędkością. Kiedy w powietrzu rzeczywiście są obecne wirusy, takie jak ten, o którym się mówi, czy inne wirusy grypy, jedną z najważniejszych rzeczy jest, żeby mieć mocny układ immunologiczny, aby mógł on sobie poradzić właśnie z jakimkolwiek wirusem czy bakterią. Natomiast kiedy jesteśmy w lęku i w stresie, układ immunologiczny jest osłabiony. Dlatego, że kiedy mamy lęk i postrzegamy, że jest jakieś zagrożenie zewnętrzne, organizm myśli, że musi z tym walczyć albo musi od tego uciekać, dlatego mobilizuje swoje wszystkie siły właśnie do tego celu. Wtedy też układ immunologiczny nie jest potrzebny, bo jego działalność w takiej sytuacji stresowej czy lękowej nie jest priorytetem, dlatego jest on osłabiony. Więc szczególnie w tym okresie, kiedy potrzebujemy, żeby ten układ immunologiczny był silny, potrzebujemy spokoju i relaksu, bo kiedy organizm jest w środku zrelaksowany, nie ma tego wielkiego napięcia, lęku i zagrożenia, to układ immunologiczny czuje, że to jest bezpieczny czas, to jest dobry moment, żeby porozglądać się dookoła w środku organizmu, zobaczyć, czy jakieś komórki są uszkodzone, czy gdzieś trzeba coś naprawić, czy gdzieś trzeba coś oczyścić, czy trzeba znaleźć właśnie jakiegoś wirusa, którego trzeba zwalczyć, czy jakąś bakterię. Do tego potrzebny jest relaks w środku. Dlatego oczywiście ważne jest, żeby dostosować się do różnych zewnętrznych rzeczy, jakie zalecają, aby robić, czy myć ręce, czy uważać na jakieś tam szczególne okoliczności i żeby dbać ogólnie o tą higienę. Natomiast ja tutaj proponuję, żeby zadbać o tą higienę wewnętrzną, co każdy z nas może zrobić na własną rękę, żeby od środka również się zabezpieczyć. Jeśli doznajesz niepokoju związanego z wirusem i szczególnie z tymi wiadomościami, które tak masowo wszędzie do nas docierają, pomyśl sobie przez chwilkę o tym, poczuj ten niepokój czy lęk, opukując punkt gamma. I kiedy jesteś już gotowy, zacznij opukiwać punkt karate i powtarzaj. Mimo że czuję ten lęk. Boję się tego wirusa. Boję się, że wymknie się to spod kontroli. Boję się o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich. To teraz wybieram spokój i relaks. Mimo że czuję ten lęk. Ten wirus wydaje mi się tak zagrażający. Mówią o nim te wszystkie straszne rzeczy. I nie czuję się bezpiecznie. To teraz wybieram spokój i relaks. Mimo że czuję ten lęk. Boję się, że to się wymknie spod kontroli. Boję się o swoje zdrowie. Słucham tych wszystkich wiadomości i naprawdę ogarnia mnie niepokój i napięcie. To teraz akceptuję siebie i wszystkie swoje emocje. I brew. Boję się tego wirusa. Bok oka czuję wobec niego taką bezsilność. Pod okiem boję się, że to się wymknie spod kontroli. Pod nosem, że będą tego okropne konsekwencje. Broda i czasami trudno mi o tym nie myśleć. Obojczyk, ten lęk, że coś się stanie. Pod pachą boję się o swoje zdrowie i o zdrowie moich bliskich.
Głowa boi się tych wszystkich wiadomości. Brew czuje się wobec tego taki mały i bezbronny. Bok oka boję się, że nie będę mieć nad tym kontroli. Pod okiem, ale akceptuję, że to nie jest prawda. Pod nosem mogę mieć nad tym całkiem dobrą kontrolę. Broda, wybieram spokój wewnątrz. Obojczyk, kiedy jestem spokojny i zrelaksowany. Pod pachą moje ciało może o wiele więcej. Głowa, uwalniam te wszystkie niepotrzebne myśli. Brew, bo one tylko przeszkadzają mi w procesie. Bok oka, one wcale nie pomagają mi być zdrowym. Pod okiem, wręcz przeciwnie, czuję się słabszy. Pod nosem, a naprawdę wiele mogę zrobić od środka. Broda, mój układ odpornościowy wie dokładnie, co robić. Obojczyk zwalczył już tyle wirusów i bakterii w moim życiu. Pod pachą, byle tylko mu nie przeszkadzać. Głowa, ten mój lęk i stres są dla niego przeszkodą. Brew, więc aby ułatwić sobie życie, bok oka wybieram spokój i relaks. Pod okiem moje ciało wie dokładnie, co robić. Pod nosem, więc wybieram w nim relaks. Kiedy ono jest zrelaksowane, to czuję się bezpiecznie. Obojczyk, a jak czuję się bezpiecznie, to działa na moją korzyść. Pod pachą uwalniam się od tej światowej paniki. Głowa, zamiast podłączać się do tego zbiorowego lęku, brew, posyłam spokój i relaks. Bok oka, bo to jest nam wszystkim potrzebne. Pod okiem, a nie bezsensowna panika. Pod nosem otwieram się na więcej spokoju w całej tej sytuacji światowej. Broda, życzę wszystkim, którzy się boją w tej chwili. Obojczyk, aby doznali wewnętrznego spokoju. Pod pachą, aby ich ciała czuły się mocne i bezpieczne. Głowa, żeby mogły sobie radzić ze wszystkim. Brew, uwalniam resztki tego lęku i tych myśli. Bok oka, wybieram zdrowie. Pod okiem, wybieram harmonię w sobie i w świecie. Pod nosem wybieram harmonię wśród wszystkich tych, którzy się przejmują. Broda i otwieram się na wszystkie możliwe rozwiązania. Obojczyk, które są potrzebne, aby było dobrze. Pod pachą uwalniam resztki tego lęku i tych myśli. Głowa i posyłam całemu światu spokój, relaks i zdrowie. I głęboki oddech.